rodzi się ciele, my się cieszymy, że tam się dziecko urodziło. My robimy zdjęcia, zostawiamy sobie jałóweczki, wychowujemy je na krowy i trzeba od samego początku dbać. Jak tak ciebie słucham, to mam wrażenie, że ty to bardzo, ale to, bardzo lubisz. Lubimy. Nawet nie, chyba nie pomylę się, jak powiem, że kochasz. Kochamy. My to kochamy, to co robimy, bo nam to daje przyjemność. Chyba jasno już możecie się zorientować, dlaczego Radzeń Podlaski nazywany jest nieoficjalnie serową stolicą Polski i dlaczego te sery wychodzą tak, a nie inaczej. My postawiliśmy na jakość, nie na ilość, tylko na jakość. I to dużo za siebie mówi. Wy jeździcie z tymi krowami na wystawę? Jeździmy, ta co ma żółty kolczyk, to jest wicechempionka Polski. Bardzo miło mi poznać. Wojciech Styś, główny technolog w firmie Spomlek, który robienie sera zaczyna od spaceru po łące. Czy możemy powiedzieć, że to mleko ze względu na te walory tutaj krajobrazowe, geograficzne jest inne niż w pozostałych częściach Polski, tak? Oczywiście tak. Zapach, smak, aromat, parametry? Zapach, smak, łąka, aromaty, które w gotowych produktach jesteśmy w stanie dostrzec. A my możemy to dostrzec z kamerą, wejść tam do ciebie, do twojego królestwa? Chętnie cię zapraszam. Bardzo cię zapraszam. Jedziemy? Oczywiście. Karol, za chwilę na własne oczy zobaczysz, jak wygląda dział konfekcji. Ogrom maszyn, ale ludu. Dzień dobry. Ile sera stąd wychodzi dziennie? 6 linii. Każda jest w stanie przerobić około 20 ton. Łatwo odpowiedzieć. Każda z linii? Każda. 20 ton tak, dziennie? Na dobę. Ja mówię o dobie. O dobie. Gdyby teraz... Oczywiście są różne obciążenia linii, ale gdyby wszystkie pracowały, hipoteza, około 100 ton. O. Wow. Proszę. Dzięki. Kochani, to kolejny etap. Za mną biała ściana. Biała ściana, która ma was troszkę zmylić i tylko spotęgować wrażenie widoku, jaki za moment przed wami. Jesteśmy w absolutnie genialnym miejscu, tajnej jaskini Wojtka. Oto Wojtek ciągle jest z nami, a wokół niego wspaniałe sery, za które odpowiada mnóstwo sera. Każdy z nich dojrzewa inny okres czasu, każdy z nich spędza tutaj kilka miesięcy. Dokładnie. Proces ważenia sera, podkreślam, ważenia sera, jest wieloetapowy i bardzo skomplikowany. Nie da się poprawić raz popsutego czy zniekształconego procesu kolejnym etapem. Ale przechodząc do jakby meritum sprawy, dojrzewanie to jest ten najdłuższy okres, w którym zachodzą zmiany fizykochemiczne, mikrobiologiczne. To tutaj ser nabiera walorów smakowych, aromat. Czujesz? Czuję. Czuję i to bardzo. I to jest to, o co nam tak naprawdę chodzi. Wygląda banalnie, ale to wcale takie banalne nie jest, bo ta, przepraszam Wojtku, żółtawa, lekko brunatna woda ma absolutne znaczenie, jeśli chodzi o jakość gotowego sera, prawda? Oczywiście tak. Solanka jak wino, im starsza, tym lepsza. Ile ta solanka ma lat? 35 plus. Jakie to ma znaczenie, jeśli chodzi o jakość sera? Ogromne. To stara solanka z mikroflorą, mikroorganizmami, które tutaj się przez szereg lat wytworzyły, powoduje, że ten ser jest taki, a nie inny. Bo ja bym chciał wejść jeszcze tam. Chodź ze mną. Możemy? Proszę. Haha. I po to właśnie jest ten program, że dzisiaj możecie wejść tam, gdzie normalnie nigdy byście nie weszli. Chodźcie. To jest, moi drodzy, ten etap, który jasno udowadnia nam, że zrobić dobry ser można. Technologicznie jesteśmy gotowi, ale ciągle człowiek jest tutaj bardzo potrzebny. Zgadza się? Oczywiście tak. Cały serowar. Serowar. Człowiek serowar. Jak jego ważny? Wiedzą, pasją i doświadczeniem. Jak ważny, Wojtku? Bardzo ważny. Nie do zastąpienia, chociażby na tym etapie, który się nazywa koagulacja. To jego wprawione oko zdecyduje, kiedy rozpocząć proces krojenia tego powstającego skrzepu. Czyli dopiero proces krojenia skrzepu nastąpi wtedy, kiedy serowar własnym okiem spojrzy, powącha, dotknie, powie, można? Dokładnie tak i to jest jego suwerenna decyzja. Koniec, kropka.
Moi drodzy, tu się wszystko zaczyna, jeśli chodzi o produkcję sera. Wjeżdża świeże mleko, ale tutaj też się kończy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, odcinek inspirujący. Za każdym razem, jak sięgniecie po plasterek żółtego sera, pomyślcie o tych wszystkich ludziach, którzy tu pracują i się starają.